Siemaneczko, siemaneczko. Witam was serdecznie. Z tej strony Mistrz Saku. Wracamy dzisiaj do naszej zapomnianej gry Dark Unlight. Ujmując, sorry, że nie streamowałem dość długo właśnie tej gry, z tego względu, że miałem trochę inne rzeczy do na głowie. Grałem też trochę w Arka, w Puga trochę, no i tak mi zeszło. Jednocześnie z drugiej strony na razie nie streamuję, bo muszę podokupować trochę RAM, bo mi trochę brakuje i trochę można powiedzieć, że czasami się mi niektóre rzeczy zawieszają w grze lub ewentualnie poprawnie mi to nie działa. Więc stwierdziłem, że tym razem sobie popykamy na luzie. Gram na serwerze polskim. Właśnie dopiero teraz zaczynam. Wybierzemy jakieś dobre miejsce i wybudujemy sobie domek w tym odcinku. Postaram się codziennie jakieś odcinki wrzucać z tej serii z Darkland, póki nie wymienię RAM. Może to będzie za miesiąc, za dwa, albo za trzy. Zobaczymy, jak to będzie. I wtedy regularnie wrócę do streamowania niektórych gier. No i oczywiście też Dark Online. Ale na obecnie będę wrzucał filmiki. Będzie taka krótka seria. No dobra, no to do dzieła. No to akurat gram elfami. Po prostu tak lubię. Obecnie mamy Halloween. Więc akurat wróciłem do gry na Halloween. Widzę, że serwer jest z pingiem bardzo dobrym. 30 pingu, więc nie jest to ani... Nie jest po prostu tak aż tragicznie jak na serwerach oficjalnych. No oficjalnych, no to mamy ping prawie 600, 700, 800. No jest po prostu makabreczny, ujmując. No dobra, no to teraz sobie wszystko porobimy tak jak należy. Dobra, runę światła, zrobię runę światła. Exp na tym serwerze jest 3 razy wszystkiego. Czekajcie, muszę sobie tak to przełożyć. Dobra, już mamy level. Oczywiście zdrowie i w pierwszej kolejności udźwig. Udźwig jest jedną z ważniejszych rzeczy. Dobra, zjedz borówki. Dobra, pozbieramy sobie w takim razie trochę tych borówek. Wyrobimy sobie ten. A, zapomniałem, że to nie Ark. Dobra, powinno starczyć. Trochę sznurka, trochę jabłek, trochę drewna. Zbierz drewno. Laska maga. Widzę, że dość sporo już jest poprawione tych błędów, co przedtem nam sprawiały problem. Potrzebujemy... Co my potrzebujemy? Aha, musimy trochę pozbierać. Odłamki magiczne, mamy chyba odłamków magicznych i możemy w końcu... Dobra, laska już jest, więc możemy już drainować. Przydziel laskę do maga. Kamienie, dobra. 5 kamieni potrzebujemy i 20 magicznych odłamków. A, to jest easy. Zjedz kwiaty. Dobra, kwiaty zjedzone. Aha, i wbij następny level. Ujmując, muszę patrzeć na udźwig. Dobra, trochę sobie tego nazbierałem, więc w końcu możemy wyruszyć. Siemka, oczywiście przywitam się z naszymi rodakami. Oczywiście gramy na serwerze burza.pl, 3 razy wszystkiego. Może grać z jakieś 5-6 osób. Oczywiście to jest serwer PvP. O kurde, hiena. Dobra, spróbuję ją zabić. Dostaję obrażenia, ale widzę, że nie może mnie w ogóle trafić. O cicho, teraz trafiła.
Dobra, spróbuję ją zabić z laski, ale chyba to nie pomoże. Oła, 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 oła. Hiena mnie zabije za chwilę. Kurde, nie mam energii. Ale na 68 levelu? Pod miastem? No. Dobra, muszę poczekać parę sekund. Po prostu zwiedzimy całą mapę w późniejszym czasie. Mam zamiar to po prostu zrobić. Ten serwer jest dość idealny, dość ładnie chodzi. Oczywiście aktualizacje są jakieś tygodniowe, naprawiają błędy. Co miesiąc przechodzą jakieś fajne dodatki. Widzę, że już graficznie na wysokich ustawieniach chodzi w 50 klatkach, dość ładnie. Jak już w późniejszym czasie wymienię właśnie na lepsze ramy, to moim zdaniem powinno już to być całkiem. Umiejętności widzę, że mamy forging, nie wiem dokładnie co to można zrobić, i mamy goblin, inżynierię goblinów, czyli można oswajać gobliny do obrony. No oczywiście mamy plemię, można plemię zrobić, a co tam zrobimy sobie. A tu chyba się nic nie zmieniło, znaczy jest tak samo jak było. Oczywiście zadania, bez scenariusze. O, widzę, że bez scenariusze chyba już są poprawione, zobaczmy. No nie, jeszcze języki całkowicie nie są poprawione. Spróbujmy w końcu dojść. Okej, no to możemy wziąć wszystko, ale nie wiem, czy to w ogóle się opłaca, więc pobierzmy niektóre rzeczy. Na które to się tu brało? Aha, dobra. Już wszystko wiem. Dobra, no a, nie pamiętałem dokładnie. Dobra, no to w takim bądź razie wyruszamy w nasze pierwotne miejsce, gdzie kiedyś się budowaliśmy. Walka o miecz mogę zrobić. Miecz się przyda. Jednocześnie też mogę zrobić kill off. Oczywiście to jest ten kill off, ten podstawowy. No i dobrze. Mam już 4 level. 5 powinniśmy raz, dwa. Za chwilę wbić. Widzę, że mamy ze spokojem ognisko. Ognisko też sobie zrobimy. Przyda się, kodomku zrobimy sobie to jedno ognisko, będziemy sobie po prostu jedzonko robić. No, teraz to się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. O, nawet jest tu Odyniec na 4 poziomie. W sumie nawet można go zabić, a co tam? No i właśnie udało mi się go zabić, chociaż widzę, że jeszcze goblin. O, jakiś inny ten goblin. Wygląda jak jakiś szaman. Prawdopodobnie na te gobliny trzeba uważać, bo one naprawdę ogłuszają i są wkurzające, i to dość mocno. Longhorny tutaj mamy. Czy ja w dobrym kierunku lecę? Chyba tak. Widzę, że gobliny się pozmieniały trochę graficznie, chyba że są jakieś nowe rodzaje. Spróbujmy to ogarnąć w późniejszym czasie. Dobra, widzę, że trochę przepełniony jestem, trochę tak naprawdę rzeczy mam. Z tego co pamiętam, to muszę tu bardzo uważać, bo tu jest dość sporo panter. Nie chciałbym w sumie spotkać się z panterą w twarzą twarz. Widzę, że Longhorn tu kogoś bije. Mam nadzieję, że nie panterę. A, no dobra, no pantera właśnie bije Longhorna, więc nie będziemy z nią walczyć. Muszę obejść tą górę. Po drugiej stronie mamy ze spokojem dość dobre surowce. Dobra, Bergerz na tym 16 levelu. Powinienem go
zniukować. Dobra, udało mi się. Trochę skóry, surowe mięso, mamy rzadkie mięso, też wypada. O, to takie coś się pozmieniało. O, z tego co widzę, że one teraz w grupkach biegają. No dobrze, spróbuję skoczyć na kamień, żeby mnie... O kurde! No to nie jest to takie hopsiuk, takie proste jak myślałem. Widzę, że są jeszcze trochę te bestie zbugowane. Odpuściły... Nie, jeden bergerz się zablokował, widzę. Dobra, też z jednej strony jestem trochę przeciążony i prawdopodobnie to też jest wina tego, że bardzo powoli energia mi się regeneruje. Kurde, jeszcze na te kamienie nie idzie wskakiwać. Trochę lipnie, moim zdaniem. Jak długo? Ale bijcie się między sobą, a nie, że mnie gonicie. Widzę, że są jeszcze tu zbugowane te bergersze. Dobra, widzę, że tu się biją. Kotek z drzewcem plus do tego bergersz. Okej, udało mi się przeżyć. Ale czy dojdziemy do tego miejsca, w którym chcę zrobić bazę? No, zobaczymy. Powolutku. Powolutku ze spokojem. Patrzę, czy w pobliżu nie ma kotów, czy jakichś innych bestii. Dobra. Nie to. Miałem ze spokojem trochę coś zjeść. Niech mi się to wszystko zregeneruje. Staram się trochę... A, dwa levele dostałem. Trochę zwiększymy życia. Życie jest ważne. Dobra, uleczymy się. Jak magia. O, widzę, że teraz poprawnie działa. Nie ma jakichś tam problemów, lagów, czy ewentualnie jakichś frizów obecnie. O kurde, znów Berger się do mnie przyczepił. Dobra, mam trochę staminy, więc spróbuję uciec jak najszybciej. Trochę się uleczyłem. Ewentualnie go zabiję, tylko tak naprawdę nie wiem, który jest lewy. Dobra, dochodzimy do mojego miejsca, gdzie będę chciał bazę zrobić. Oczywiście na razie niedużą bazę, malutką. O! Są gobliny. Są longhorny. Widzę, że respy już mobów są delikatnie naprawione. Więc widzimy, że gra się będzie rozwijać całkiem całkiem. Widzimy, że mamy odyńce, więc ze spokojem będzie można ze czasem coś ogarnąć. Kurde, czemu oni mi gonią? Halo? No nie wierzę, no nie wierzę. Nie udało się nam dotrzeć na miejsce. Ajajaj. No lipnie trochę, no lipnie. Te, jak się wydaje, żeby dojść te w moje miejsce, no trochę trzeba się napocić. Jest dość, no, dylematycznie. Dobra, spróbujemy jeszcze raz dobiec. Spróbujemy właściwie. Zobaczymy, czy nam się uda. Przedmioty ze słomy. O kurde, drugi bergerz. To jest chyba ten pierwszy, co mnie zabił. Chyba nam się nie uda dobiec, z tego co widzę. Nie, chyba mnie zabije. No lol. Powinienem go głuszyć w takim razie. A nie, no on jest na 8 poziomie. Może z pięści go spróbuję zabić.
chyba padnę, chyba padnę. No, w takim razie to nie ma sensu budować się w tamtym miejscu, jak no będzie trudno tam po prostu dojść na początku. Więc próbuję się wybudować w trochę innym miejscu. Ale czemu ten Berger się nie przerzuca na owce, albo ewentualnie na jakieś inne zwierzę, tylko po prostu cały czas mnie goni. Jest to trochę zmienione, mi się wydaje. Nie wiem, dlaczego tak zrobili. No dobra, no w takim razie tak nie idzie, więc trzeba troszeczkę zmienić miejscówę. Zmienimy tą miejscówę w takim razie. Też znam dość dobre miejsce, trochę inne. Też niedaleko są surowce, więc problemu z tym nie będzie. Wiem, gdzie jest żelazo, gdzie jest koper. Tylko tam też są, no niestety, nasze kochane pantery. Ale dobra, na razie sobie nie będziemy blisko robić. Zrobię trochę sobie dalej, ewentualnie postaram się... Aha, dobra, robię laskę. Dobra, wszystkie przedmioty próbuję jeszcze raz zrobić. Dobra, co my tak naprawdę potrzebujemy? Potrzebujemy tą i laskę. Kurde, znów ten Berger. Dobra, spróbuję go zabić w takim razie. On jest na 8 poziomie, więc powinien paść. Dobra, ubiłem go. No niestety, no sorry za to, ale jakoś nie mogłem po prostu dojść do tego miejsca, gdzie chciałbym zrobić bazę. No ale dobra, spróbujemy wybrać inną miejscówę, też jest w miarę dobra, nie jest zła. Można powiedzieć, jak zaczynałem grę, to po prostu w tym miejscu, o, mamy jednorożca, tutaj jednorożce są, więc ze spokojem będzie można śmiało w późniejszym czasie je połapać. Dobra, pozbieramy sobie trochę skałek. Dobra, trochę też jestem zmęczony. Widzę, że staminy potrzebuję, przetrwanie. Dobra, przetrwanie już mam. Małą skrzynkę nawet mam. A, poczekajcie, teraz w którym to miejscu było dokładnie? Nie, tu muszę iść drogą, bo to było gdzieś drogą i muszę to w późniejszym czasie odbić gdzieś wyżej. I teraz pytanie, czy to było w tą stronę, czy to było w tą stronę? Teraz już dokładnie zgłupiałem do reszty. Poczekajcie, to polecę w takim razie tą sobie dróżką. A nie, to chyba będzie idealnie ta droga. Muszę też uważać na gobliny, bo to jest ich też dość sporo. Dobra, powinno starczyć. Podstawowe przedmioty powinienem teraz mieć. 7 level nawet dostaliśmy. Zdrówko można dać i oczywiście wagę. Waga się przyda za każdym razem. Dobra, co my tu potrzebujemy? Sznurka. No tak. Sznurek. A! Ze drzewa. I to się wszystko kilofem robi. Dobra, nawet tworzenie zbroi. Podstawową zbroję będziemy mieć. Już też dość sporo mamy robione. Raz, dwa, trzy. Ok, podstawowe fundamenty sobie zrobimy w takim razie. Czy
oczywiście sznurek na początku jest w dużych ilościach bardzo, bardzo potrzebny. 65, w sumie to można na górce zrobić. Tu jednorosce biegają, więc easy. I to było chyba tutaj, z tego co pamiętam, na górce. Na dole są też żywiołki właśnie ognia. W późniejszym czasie też trzeba będzie je pozabijać. Aha, tu jest ruda miedzi. No dość sporo tych skałek. Widzę, że tu pantery się biją. Tutaj są pantery. Cholera. Dobra, jeszcze nie jest agrowany, więc postaram się boczkiem przejść. Widzę, że też zaczyna noc się robić, więc musimy się streszczać z tą budową. Dobra, trochę stanęłem. I pamiętam, że tu bazę gdzieś tutaj robiłem, ale nie jestem pewien. O, niedaleko tej lawy? Lawy? Nie jestem teraz pewien dokładnie. Czy to było tutaj? Poczekajcie, za chwilę dobiegnę i będę wiedział. To jest normalna skała. A nie, to widać tą wulkaniczną wyspę. Prezentuje się naprawdę dość ładnie, dość dobrze. W późniejszym czasie tak i tak będzie trzeba do niej dojść. Teraz kuźwa to było gdzieś pod górkę? Czy to było tu? Nie jestem teraz dokładnie pewien, gdzie dokładnie była ta góra żelaza. Było gdzieś chyba tutaj, ale nie jestem teraz, nie jestem przekonany do końca. Widzę, że też wody będę potrzebował. Oczywiście mapy nie ma. Co tu biegnie? Berger. Dobra, spróbuję go zabić. Na 16 levelu, więc... O kurde. Dobra, jeden nie żyje. A drugi? Dobra, drugi się zbugował. Spróbuję się uleczyć. A ten na dużym levelu. Dobra, już od razu lepiej. Widzę, że ktoś tu dość dużą bazę zaczął budować. I tak. Surowce są do góry. Więc będzie można coś pokombinować. O kurde, tu są te. To nie tak... To nie za ładnie. Dobra, to tutaj zaczniemy bazę budować. Tu to wszystko wyczyścimy. No ale już nic z tym nie zrobimy. Widzę, że do mnie teraz koleżanka pisze. Spróbuję z nią pogadać. Może do mnie dołączy. Też będzie inaczej. Ale to za chwilę. Za chwilę to wszystko się ogarnie. Dobra, zróbmy sobie taki mały domek. 4x4. Nie będziemy na razie za dużo go robić. W późniejszym czasie może coś się porobi lepszego. Trochę ten. A tu nie idzie anulować. Wyczyść kolejkę. Dobra. Udało mi się.
Tak i tak. Szóstka. Drzwi. I tak naprawdę nie wiem, co my potrzebujemy. Nie jest to zaznaczone dokładnie. Potrzebujemy siana. Sznurka mamy. A, nie to miałem zrobić. No dobra. Pomyliło mi się. Pomyliło mi się i teraz trawę. Potrzebuję trawę. W dość dużych ilościach. Dobra, zero. Można sobie po prostu tutaj te siano poprzerabiać. Aha, drewno też muszę. Rozpal ogień. Trochę jedzenia. Stwórz wszystko. Dobra, głód, pragnienie, oczywiście pragnienie też. Też pragnienie nam wzrasta i tak dalej. Dobra, cooking jedzie. No ja wiem, że jesteś głodny, no ale już nic z tym nie zrobisz. Dobra, pierwsze jedzonko mamy. W sumie spróbujemy zjeść. Dobra, coś tam zjadłem. Więc to tak będzie. Dobra, i to było chyba na tyle. Dobra, sorry, że tak biegałem, ale muszę niestety zakończyć odcinek. Nie będę nagrywał 2-3 godzinnych odcinków, bo to też miejsce będzie mi zajmować na dysku. Więc wrócimy w kolejnym odcinku. No, mi się wydaje, że jeszcze coś nagram za jakieś 15 minut, więc będą dwa odcinki po kolei. A w późniejszym czasie, w kolejnych dniach będę nagrywał jakieś odcinki 45-minutowe moje rozgrywki. Coś tam będę kombinował, coś tam będziemy robić, może coś tam oswajać. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć.